skąd taki wybór? Znaczy wiadomo, wiemy, że to są Janusz Gajos i Anna Denatow, dwie wielkie osobowości, ale tych osobowości jest również więcej, prawda? Bo i Janda, i Kolberger, no można by wymieniać wiele. Więc skąd taki wybór osobowości? Dlaczego pisze pani o tych? Proszę pani, dlatego, że ich lubię i cenię. I jeżeli się spędza z takim człowiekiem 2-3 lata, to lepiej go lubić niż nie lubić, prawda? I pisać o czymś, co człowieka jakby uruchamia lepszą jego stronę, niż pisać o kimś, co jak idzie jak po grudzie. Ja nie powiem, że na przykład Kolberger bym szła z nim jak po grudzie, bo to tak, i tak samo z Janną. Po prostu, ale to się stało bardzo, jakby dosyć organicznie to wyszło, bo pierwszą książką była książka o Kazimierzu Kucu i po prostu przyglądałam się jego pracy przez jakiś czas, pisałam książkę i poznałam aktorów. On ma taką swoją stajnię aktorów, jak to się mówi, bo uważa, że Kraków to jest miejsce jak ręka w Pana Boga, skupia to, co najlepsze i po prostu tam pracował w telewizji krakowskiej i tak dalej i tam zrobił swoje fantastyczne przedstawienia w telewizji, które pewnie Państwo znają, te teatry telewizyjne, oprócz filmów, które też zrobił. Więc po prostu rozmawiałam z tymi ludźmi, a właśnie i Dymna, i Gajos też się sprzęgli z Kucem, znaczy bardzo dobre role zagrali u niego. I jak popatrzyłam sobie, jak się zapytałam siebie, co ja bym chciała robić, to wybór padł najpierw na Dymną, dlatego że rzeczywiście ja ją znam od początku, bo jesteśmy w tym samym wieku i ja kończyłam Szkołę Warszawską Teatralną, ona aktorską w Krakowie. Ja kończyłam Wydział Literacki przy Wydziale Reżyserii. Znaczy ja nie miałam być aktorką nigdy, ale moim obowiązkiem w związku z tym było znać wszystkie przedstawienia, prawda? I to naturalne, że jak się jest młodym, to się ogląda zachłannie wszystko. Jeździliśmy ze szkoły do Krakowa na wszystkie przedstawienia, na wszystkie premiery. Zobaczyłam po pierwsze, że dużo jej przedstawień teatralnych widziałam na żywo, bo jeszcze z filmami jest o tyle lepiej, że można je dzisiaj jeszcze obejrzeć, prawda? Gdzieś znaleźć w filmotece i tak dalej. Natomiast z teatrem, teatr jest taką sztuką, która ginie. No, schodzi przedstawienie z afisza i cześć, nie ma. Także pozostają tylko recenzje. Więc rzeczywiście ja oglądałam te Anię na scenie właściwie od początku i dużo. I pomyślałam sobie, że jestem w miarę przygotowana i dlatego. A poza tym uważam, że jest dosyć niezwykłą osobą. Dlaczego? Dlatego, że osoby piękne utożsamiają bardzo często swoją urodę ze swoim wnętrzem i uważają, że jak są piękne zewnętrznie, to są także piękne wewnętrznie, co nie zawsze jest wiadome. Ona mówi tak, że jej pierwszy mąż, Wiesław Dymny, nie pozwolił jej być gwiazdą, bo uważał, że mówił jej zawsze, a co ty myślisz, że ty jesteś lepsza niż inne kobiety? Nie będziesz prać, prasować, zmywać, robić zakupów? Nie, jesteś taka sama jak inne, do roboty. Więc rzeczywiście trafił jej się mąż, no nieprzeciętny. Ale też dlatego był nieprzeciętny w ogóle jako artysta, ale też nauczył ją właśnie, jak ona sama mówi, oddzielać plewy od ziarna. To nigdy nie była artystka, która się umawiała z producentami po nocach, wojowała o role i tak dalej. Chcieli dobrze, nie chcieli trudno. Jestem jaka jestem, jestem człowiekiem. I ona zawsze była normalna. Przepraszam, że to powiem, bo oczywiście każdy artysta musi być jakiś normalny, prawda? Bo nienormalnych, jakby człowiek nienormalny nie może być artystą, ale wśród artystów, jak dobrze wiemy, takie skrzywienia osobowości czy przesunięcia różnych segmentów osobowości, prawda, są na tyle widoczne, że czasem nie chcemy z nimi mieć do czynienia, bo jakby
są trudni w użyciu, tak bym to powiedział. Chimeryczni. No właśnie, chimeryczni, mają swoje fochy, mają szaleństwa, mają swoje jakieś pozy i tak dalej. Ania nigdy taka nie była. To mnie w niej zawsze urzekało. Jest naprawdę normalną, ciepłą osobą, z którą można... Znaczy, nawet powiedziałabym, że to przerasta. Kiedyś pojechałyśmy razem na wakacje, ona mieszkała w jakiejś leśniczówce nad morzem, zresztą tam, gdzie buduje taki ośrodek dla ludzi niepełnosprawnych, bo leśnictwo tam, ona tam jeździ od 100 lat, więc to z tymi leśniczymi jest zaprzyjaźniona, to oni jej dali taki teren, teraz rząd jej odebrał, bo może będzie tam elektrownię atomową budował, no nie wiadomo, co będzie. W każdym razie przychodzę tam koło 10 rano, a w tej kuchni stoi wielki taki gar na gazie. Ja mówię, a co ty robisz? 10 rano, gotujesz już obiad? Nie. Mówi, jagody gotuję. Ja mówię, a skąd miałaś jagody? No wstałam o 6, poszłam do lasu, nazbierałam, już się kończy. No. Także po prostu zawsze była normalna. No. Po prostu wszystko robiła sama, tak ją, jak ten dymny ją nauczył. I myślę, że to jest w porządku, że to jest okej, okay, że to po prostu ona stąpa po ziemi, nie buja w obłokach, a jednocześnie, jak mówią różni reżyserzy, potrafi się poruszać tropami poezji. Mało tego, chciałam powiedzieć, że po prostu ona zrobiła rzecz dosyć niebywałą w Krakowie. To jest zjawisko, w dzisiejszych czasach nie powinno się udać. Mianowicie ona przyszła do swojego męża, który jest dyrektorem Teatru Słowackiego, że ona będzie czytać poezję w niedzielę, w południe. Może ludzie przyjdą. Słuchaj, odczepnij się. Kto ci przyjdzie na słuchanie poezji, zwariowałaś? Ona, słuchaj, chodź spróbujemy, no, a nuż przyjdą. Okazało się, że przychodzą od 12 lat, stoją w kolejkach dzikich po wejściówki, co niedzielę w sezonie o godzinie 12 zbiera się tam około 200 osób, może usiąść, ale ze 200 następnych wisi, stoi, przebiera nogami i jest. W każdym razie zrobiła tych salonów ile? 455. Myśmy były na takim salonie właśnie w sobotę w nocy. Odbył się salon wyjątkowo na zakończenie sezonu, 455. To znaczy, trzeba wymyśleć scenariusze do tego, bo to nie jest tak, że weźmiemy każdą książkę i będziemy czytać. Ona po prostu robi scenariusze poetyckich takich czytań, zaprasza aktorów, zaprasza poetów, zaprasza, różne są, i zapraszała i Szymborską, i Miłosza, i oni jej podpowiedzieli, żeby to były takie rekomendacje mistrzowskie. Więc ona na przykład robi ten salon poezji, mało tego, otwiera te salony w całej Polsce. Już otworzyła około 50, ostatnio otworzyła w Wilnie, jest w Montrealu, w Detroit, w Sztokholmie. Czort wie gdzie, przepraszam, no po prostu rzeczywiście okazuje się, że ludzie chcą słuchać poezji, że słowo jest ważne dzisiaj. Mimo że mówimy, że żyjemy w kulturze obrazkowej i że wszystko jest takie, że tylko telewizja. Okazuje się, że ludzie chcą odpocząć i że nie chcą tylko telewizji, że chcą posłuchać dobrej poezji. Ta Ania Pawlaczka z filmu, prawda? Czy ta Marysia Wilczurówna ze Znachora, czy Barbara Radziwiłówna z filmu Janusza Majewskiego pracują na nią nadal, prawda? Że nagle ktoś się w niej kochał, jakiś stary dzisiaj facet z brzuchem łysy, że przypomni swoją miłość, że się w Dymnej kochał. No i w ramach tych sentymentów to ona dostaje na to łóżko, czy na ten materac. Znaczy nie, ale nie zawsze tak jest, prawda? Bo oczywiście, że nie zawsze. Napotyka czasami nie do pokonania. Proszę Pani, no a co jest łatwe? No? Nic nie jest łatwe, no po prostu, wie Pani, ona zatrudnia prawie 50 osób, to co to są? Anioły same zatrudnia? Też jak są jacyś ludzie, prawda? Bardzo wielu jest właśnie ludzi niepełnosprawnych fizycznie. Oni są bardzo sprawni umysłowo, ale są niesprawni fizycznie. Ale też to nie są anioły, prawda? Każdy ma jakieś problemy, bo nikt nie jest wolny od problemów. I oczywiście, i ona mówi, że ona nie zdawała sobie sprawy, jak zakładała tę fundację 10 lat temu,
że to jest w ogóle jakaś lawina, że ona uruchomiła lawinę potrzeb, nie lawinę zdarzeń, potrzeb, że nagle jak się ludzie dowiedzieli, że istnieje taka fundacja, to zaczęli ją prosić o jakby strasznie wiele rzeczy, że ona dopiero mówi, że wtedy dotknęła rozmiarów, nie wiem, cierpienia, biedy, potrzeb takich absolutnie podstawowych, bo przecież ona nie finansuje żadnych luksusów, prawda? Bo materac odleżynowy dla kogoś, kto leży 10 lat w łóżku, to nie jest luksus, prawda? To jest kwestia przeżycia, żeby mu się nie robiły rany na ciele, prawda? Więc ona się zajmuje takimi rzeczami i wydaje mi się, że to jest dosyć niezwykłe. Przy czym jeszcze to jest niezwykłe z takiego powodu, bo na przykład ponieważ ona ma syna, który jest całkowicie zdrowy, nic mu nie jest. To nie jest to, że ja mnie dotknął los, prawda, że ja mam kalekie dziecko i ja wtedy szukam pieniędzy, bo zwykle tak to się odbywa, prawda? Ktoś dotknięty jakąś chorobą nagle zakłada organizację, jakieś stowarzyszenie do walki w sprawie takich ludzi, prawda, dotkniętych podobną chorobą. Buduje, bardzo to szlachetne, ale ona nie, ona to zrobiła po prostu z czystej tej ludzkiej potrzeby, nie dlatego, że ma kogoś w rodzinie takiego chorego, bo akurat nie ma. Także to jest chyba niezwykłe, prawda, bo jest wielu ludzi, tak zwanych celebrytów, którzy zajmują się głównie sobą, no, tym, że są znani, że się pokazują, chodzą, ja nie wiem gdzie chodzą, no, chodzą gdzieś, no, na jakieś bankiety, fotografują się na tak zwanych ściankach, Bóg wie co robią, no, a ona po prostu pracuje dla innych, więc to mi się wydało takie bardzo, bardzo niezwykłe, no. Na jej twarz, na jej nazwisko, na jej pozycję pracowali właśnie ci wybitni reżyserzy, o których mówiłam. I ona mówi, oni, właściwie żyje jeszcze Andrzej Wajda. Z tych najlepszych reżyserów, mówi, ale ona nie wie, czy Swinarski byłby zachwycony, gdyby ją widział, jak ona reklamuje proszek do prania albo przyprawę, prawda? Mówi, że jakby jej nie wypada, bo to oni ją stworzyli, oni pracowali na jej twarz, na to, żeby była tym, kim jest, żeby miała taką świadomość artystyczną. I uważa, że to jest niegodne, żeby ona sprzedawała tę swoją twarz w takich miejscach, nie wiem, że reklamuje, ktoś tam do niej mówi, polska aktorka powinna reklamować polskie mleko. Ona mówi, okej, to są dziesiątki aktorek, a ja nie chcę. Ja nie chcę tego, ja nie chcę tych pieniędzy, bo ja szanuję swoją twarz. Ja robię dostatecznie dużo, żeby tego nie musieć robić. To znaczy, prawda, nie jest to osoba, ona jest absolutnie wolna od celebryctwa. Może porozmawiajmy o drugim bohaterze. Czy jest coś, co łączy panią ze mną, z panem Gajosem? Płeć mają różną. A ty w takim razie co łączy? Niezwykłość pewnie. Chyba niezwykłość, tak. Gajos też jest ciekawym przypadkiem, uważam, bo to jest aktor, któremu też nie było łatwo. To znaczy jeszcze coś, co ich łączy, to powiedziałabym tak, że oni pochodzą z bardzo zwyczajnych rodzin. Bardzo normalnych takich, powiedziałabym nawet biednych rodzin. Ona mówi, że 20 kończyły się pieniądze i zawsze mama robiła zupę kminkową i ona na myśl o zupie kminkowej robi jej się słabo. Po prostu, że była w biedzie. Oni razem po prostu, w Polsce tak było, w 60-tych latach lodówka była luksusem. No nie oszukujmy się, przepraszam, no tak było. Gajosa ojciec Ani Dymnej był inżynierem, lotnikiem, mama była księgową. Natomiast u Gajosa ojciec był ogrodnikiem. I Gajos mówi, że zawsze go gonił do tych inspektów. I on tego nienawidził, tych inspektów. No po prostu siedzieć w tej ziemi tymi roślinkami, że nie chciał tego. Ale oboje są, powiedziałabym, przykładem po prostu, że wzięli los w swoje ręce, dzięki pracy, uporowi i talentowi wyreżyserowali swoje życie fantastycznie, prawda? Bo Gajos też, po prostu to chłopiec ze Śląska, z Będzina, no z jakiejś
dziury za przeproszeniem, prawda, gdzie nic nie było, z biednej rodziny, nagle dzięki uporowi 4 razy zdawał do szkoły teatralnej. 3 razy go nie przyjęli, a potem jak już poszedł do wojska, odpękał to wojsko, przyjechał w mundurze, to powiedzieli, o jak dojrzał. I go przyjęli. W każdym razie to nie było tak, że to byli synowie czy córka ministra i miała bardzo pysznie. Nie. Oboje mówią, że czytali dużo. O, na przykład. Tak samo Mrożek kiedyś mówił, że on był z kolei, jego ojciec Mrożka pracował na kolei pod Krakowem i w domu było bardzo biednie, ale matka jak wracała z pracy, chyba w sklepie pracowała, zawadzała zawsze o bibliotekę i brała po kolei książki i on je czytał. No daj mi Boże zostać Mrożkiem, nie? Także po prostu oboje dużo czytali, oboje poświęcili dużo czasu na samokształcenie, prawda? Na to, żeby samemu siebie zbudować. A Gajos też nie miał łatwo. Ona miała może przez chwilę łatwo, bo była bardzo piękna, prawda? To ją chcieli, młodą, taką piękną. Też przystał. Janek też był piękny. Też przystał. A co? A mam, jak, tu jest jeszcze takie zdjęcie. O, tu jest takie fajne zdjęcie. To jest czeska gazeta, koron czeskich 2,5 i napisane Janek ze cztysztankistu, polska maksimoda. Proszę bardzo. Także był przystojny oczywiście, ale po tych pancernych, jak nakręcił tych pancernych, to on mówi, że 3 lata telefon milczał. Nic nie miał do roboty, a reżyser z Patifiem mówi, wiesz co, zatrudniłbym cię, nawet bym ci dał do Kordiana, no ale co zrobimy z psem? I to jest przykład na to, co Gajos mówi, że zawsze starał się wykonywać swój zawód przyzwoicie, na tyle, na ile mógł przyzwoicie. A to z drugiej strony wyglądało tak, ona mówi, dlaczego ja chciałam tego Gajosa? Bo ona robiła w telewizji różne rzeczy, ale też on pracował w Teatrze Kwadrat Edwarda Dziewońskiego. I był jakoś taki układ, był, że wszystkie premiery z Teatru Kwadrat były przenoszone do Teatru Telewizji w dziale rozrywki, bo jak pamiętamy, kiedyś był Teatr Poniedziałkowy, była Kobra, był Teatr Poezji, był Teatr Rozrywki, no różne działy, Teatr dla dzieci, prawda? Teraz to już nic nie ma, no ale wtedy było. I Olga Lipińska mi opowiadała, że właśnie, że Siódym, gdzieś zgubił się Siódym i nie było Siódyma i ona musiała znaleźć jak tak. I przypomniał jej się takie przedstawienie opera za 3 grosze, gdzie Gajos grał w chórku, wcale nie główną rolę. I mówi, że ona zapamiętała sobie tego aktora, który grał w chórku, śpiewał piosenkę, gryzł pestki od słonecznika i pluł, ale pluł tymi pestkami w rytm. Bardzo dobrze tak pluł, żeby podkreślić rytm piosenki. To była pewna forma, prawda, że to nie tylko taki tam bandyta w tej operze za 3 grosze, ale taki bandyta z pomysłem, prawda, że tu śpiewa, a potem do taktu pluje tymi pestkami. I ona mówi, że to był pomysł na rolę i bardzo jej się to spodobało. Ale mówi, że nie mogła go znaleźć, nigdzie go nie było, on nie miał mieszkania, nie miał telefonu. W jakichś kartotekach, teatr jakoś zamknięty. No mówi, że nic, a ktoś jej powiedział, że on się przeprowadza gdzieś w jakiejś dzielnicy Warszawy do nowego budynku. I ona mówi, że ja wsiadłam w jakiś tramwaj, pojechałam szukać nowego budynku na Saskiej Krępie i znalazłam go. Ale on powiedział, że on nie będzie grał, że żadne tureckie nie będzie za Boga, nie będzie grał. I ona mówi, że go długo namawiała i potem to jakoś poszło. Ale po prostu to jest przykład z kolei właśnie aktora, który potrafił się wydobyć z takiej szufladki, bo bardzo często jest tak, że aktor popada w jakąś szufladkę, prawda? Że tylko to umie. I potem reżyserzy mówią, a to zagraj mi takiego, jak już grałeś. On mówi, takiego samego, to ja nie chcę, ja chcę innego, bo to jest ciekawe, prawda? On się bardzo skupia na tym, żeby każdy jego bohater był inny, prawda? Żeby był właśnie jak lalka, jak marionetka, bo taka lalka daje sygnał, w jakim jest stanie ducha. Jak smutna, to się inaczej układa ciało, a jak radosna, to ciało się inaczej. Że ciało mówi. I mówi, że on się nauczył właśnie w tym teatrze lalek formy, znaczy
świadomości ciała, że aktor na scenie nigdy nie może być prywatny. Zawsze musi być, jak wchodzi, to już jest postacią. Jest po prostu kimś innym, bo inaczej chodzi, inaczej mówi, inaczej się rusza, inaczej wygląda. Po prostu i to jest cała kompozycja człowieka. Od wejścia na scenę on już nic nie może zrobić prywatnie. Gajos jest szalenie taki skupiony na pracy i na przykład jest to aktor też, który jeszcze coś, co mi się w nim szalenie podoba, to jest aktor, który znakomicie mówi. On słowem siedzi nawet w prywatnym garniturze na scenie, prawda? Można powiedzieć, że w zwykłym garniturze albo nie wiem, w zwykłym swetrze, bez żadnych dodatkowych elementów kostiumu, prawda? Wygląda jak normalny, współczesny człowiek. On potrafi słowem wykreować cały świat. Tak używa słowa, tak używa wiersza, tak używa prozy, że po prostu jest to, znaczy jego niektóre właśnie sceny, gdzie ma tak zwaną solówkę, gdzie jest sam po prostu na scenie i ma dłuższą kwestię, czy dłuższy monolog, jest po prostu coś, co zostaje w pamięci. To jest tak zrobione, że to po prostu nie jest taka zwykła opowieść, że on wejdzie i od tak ten tekst będzie mówił. Nie, on z tego robi cały teatr. Ze słowa, jemu nie potrzeba. Przepraszam, w teatrze współczesnym teraz się wszyscy ścigają na zdejmowanie bielizny, na różne rzeczy. A jemu to kompletnie nie potrzeba, żeby pokazać prawdę o człowieku.